Pijany kierowca, który w środę 19 lipca uciekał ulicami Leszna przed policją i spowodował karambol na rondzie Gronowo, trafił do aresztu. Mężczyzna ma na swoim koncie szereg przestępstw, których dopuścił się w przeszłości. Teraz usłyszy kolejne zarzuty. Jak podkreśla policja, sprawa jest rozwojowa. Na razie został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, kierowca wczoraj podczas zatrzymania wprowadził policjantów w błąd co do swojej tożsamości, podając się za inną osobę. W toku postępowania ustalono, że zatrzymanym jest 28-letni obywatel Polski bez stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. To wyrok głównie za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. 28-latek ma także sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. W tej sytuacji, niezależnie od zarzutów, jakie zostaną mu postawione, po zakończeniu postępowania trafi do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące.